Witam w poniedziałku po polsku. Są to odcinki specjalne, które będą dostępne co poniedziałku. W tych odcinkach mówię tylko po polsku. Dzisiaj proponuję pogadać o końcówkach rzeczowników i przymiotników w narzędniku i trochę poćwiczyć. Liczba pojedyncza. Rodzaj męski. Dobrym synem. Polskim językiem. Wysokim mężczyzną. Doświadczonym kierowcą. Rodzaj żeński. Ładną kobietą. Miłą panią. Starszą siostrą. Rodzaj nijaki. Polskim kinem. Sympatycznym dzieckiem. Liczba mnoga. Rodzaj męski. Dobrymi profesorami. Rodzaj żeński. Wysokimi dziewczynami. Rodzaj nijaki. Drogimi autami. A teraz trochę praktyki. Pani jest uroczą kobietą. Dziękuję za komplement. Uroczą kobietą. Dobrze znamy jego ciotkę. Zawsze była miłą kobietą. Zawsze była miła. Była miłą kobietą. Była miła. Maria nie chce być młodą babcią. Młodą babcią. Nasza kuzynka bardzo chce być zamężną kobietą. Zamężną kobietą. Czy dziadek Jana jest stary? Nie, nie jest starym mężczyzną. Ale jest rencistą. Starym mężczyzną. Rencistą. Czy przyjaciel Moniki był już żonaty? Nie, Monika jest jego pierwszą żoną. Żonaty, jego pierwszą żoną. Maryla jest jeszcze młoda, ale gra rolę starej kobiety. Młoda, starej kobiety. Znam tego pana. Jest znanym poetą. Znanym poetą. Czy pan jest kierowcą? Nie, jestem pasażerem. Czekam na kierowcę. Kierowcą, pasażerem, na kierowcę. Jego żona jest doświadczoną prawniczką. Doświadczoną prawniczką. Jej ojciec jest młodym rencistą. Młodym rencistą. Czy twój dziadek jeszcze żyje? Tak, jest zdrowy. Zawsze był zdrowym mężczyzną. Zdrowy, zdrowym mężczyzną. No, dość tego dobrego na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zaznacz ikonę kciuka w górę i subskrybuj, aby nie przegapić kolejne odcinki. I do zobaczenia w następnym poniedziałku.